zrobią w tym momencie zmian, dlatego powstrzymali się. Kiku i Peszko, zobaczymy teraz, jak te akcje przeprowadzą poznaniacy. Peszko ograł Palicia, piłka w pole karne, Kikut i Kriwiec! 2-1 prowadzi Lech, rozprowadzili Lechici obronę Wisły i Kriwiec faktycznie już na pewniaka pakował tę piłkę do siatki. 67. minuta, Siergiej Kriwiec. Widzieliśmy, że się nic nie zapowiadało na tą stratę tutaj. Świetnie też w pewnym momencie Rudnewca atakował Kleber, ale ta akcja, widzieliśmy, poszła dalej. Wyciągnięcie być może tego stopera, czy mówię o Kleberze, z pola karnego spowodowało, że była luka na to, żeby ta piłka sobie tak mogła tam przelatywać, a to, co zrobił Kriwiec, to było już dopełnienie tylko formalności. Poprzednią bramkę w tym sezonie Siergiej Kriwiec strzelił na Legii w tym przegranym meczu 2-1. Od jego bramki wszystko się zaczęło. No i Kiełb chyba jeszcze na zmianę w tej sytuacji poczeka. Nie, ma wejść. Przez chwilę było, że miało...